Pan z wami. I z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i aby owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chciałbym was tak wszystkich na moment teraz zabrać w taką trochę duchową pielgrzymkę. Mianowicie chciałbym was zabrać do miejsc, dwóch miejsc, które bardzo dobrze znacie, w których na pewno w jednym z nich byliście przynajmniej jeden raz, a inni z was może nawet i wielokrotnie. Jakie to są miejsca? To jest Jasna Góra. I drugim miejscem to jest Kalwaria Zebrzydowska. Do jakiego miejsca chcę was zabrać na Jasnej Górze i do jakiego miejsca do Kalwarii Zebrzydowskiej? Otóż, jak będziecie na Jasnej Górze, wejdźcie do Bazyliki. Jak wejdziecie do Bazyliki, po prawej stronie, nie sposób, żebyście nie zauważyli, że są trzy kaplice. A wśród nich jest jedna, szczególna, ponieważ jest to kaplica dedykowania sercu Jezusowemu. Moglibyście powiedzieć, ale co w tym dziwnego? Otóż dziwne jest w tym to, albo może niesamowite, że kiedy wejdziecie po schodach do tej kaplicy, kiedy tak usiądziecie w niej, kiedy swój wzrok podniesiecie do góry, to zobaczycie, że ktoś, planując tę kaplicę, sufit tej kaplicy jest w kształcie serca. Podobna rzecz ma się na Kalwarii Zebrzydowskiej. Kiedy tam będziecie, kiedy będziecie na dróżkach, czy też na drodze krzyżowej, jest stacja, która mówi o przebiciu serca Jezusowego. Kaplice, które ktoś zaplanował w kształcie serca. Kiedy jestem tak na Jasnej Górze, jak i na Kalwarii, kiedy wchodzę do tej kaplicy, to sobie uświadamiam, że ja jestem w sercu. Być w sercu Boga. Chcieć być w kogoś sercu. Być kimś ważnym w sercu. A przede wszystkim mieć świadomość, że my wszyscy, jak tutaj siedzimy, w tym sercu Jezusa jesteśmy. Wczoraj siostry nam mówiły o miłości i kiedy mówiły nam o miłości, powiedziały takie zdanie: drogie Panie, miłość jest duchowa. Miłość jest duchowa. To jest prawda. Ale prawdą jest również to, że miłość na ziemi wyraża się w znakach. Zgodzicie się ze mną? Bo kiedy widzimy dwoje ludzi, którzy idą pod rękę, pierwsza myśl, oni się kochają, szanują. Kiedy widzę dwoje młodych ludzi, którzy się do siebie przytulają, a nawet na ulicy całują, to
patrzę na to i mówię, rzeczywiście między nimi jest miłość. Oczywiście są takie znaki miłości, które w życiu potrafią oszukiwać, potrafią kłamać. I my nieraz wykorzystujemy takie znaki miłości. Bo ile to razy w naszym życiu był jakiś znak miłości, że ktoś nam ją okazywał tylko dlatego, że chciał się nami zabawić. Ktoś mówił ci, ja ci pomogę, ja cię będę wspierał, a tak ci w życiu dokopał, że do dzisiaj pamiętasz. I twoje serce jest poranione. Ale jest jeden znak miłości, który nigdy nie potrafi kłamać. Wiecie, jaki to jest znak miłości? To jest ten moment, w którym ktoś mówi, jestem gotowy za ciebie oddać życie. Jestem gotów za ciebie umrzeć. Widzicie, historia świętych w Kościele to jest historia wielu osób, które przyszły i powiedziały, jestem gotów za ciebie umrzeć. Maksymilian Maria Kolbe, jestem gotów za ciebie umrzeć. Jestem gotów. Dlaczego? Dlaczego Maksymilian poszedł na śmierć za więźnia? Był chory psychicznie? Nienormalny? Nie. Dlatego, że on po prostu kochał. Siedzi tutaj w tym kościele wiele matek. I wy byłybyście gotowe umrzeć za swoje dzieci. Dlaczego? Jesteście chore psychicznie? Nie, dlatego, że je kochacie. Dlatego, że je kochacie. Więc popatrzmy dzisiaj na Jezusa. Czemu Jezus pozwolił się przybić na krzyżu? Macie piękną pasyjkę przy tym ołtarzu. Piękny krzyż. Czemu Jezus pozwolił się przybić na tym krzyżu? Pozwólcie, że powiem mocno. Był chory psychicznie? Nie, dlatego, że on po prostu kochał. To jest znak miłości, który nie potrafi kłamać. Taki znak miłości nie potrafi kłamać. I widzicie, dzisiaj dostajemy Ewangelię, ona mnie bardzo poruszyła. Pierwsze zdanie mnie poruszyło, kiedy Jezus mówi, jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. To jest dokładnie to, co przed chwilą wam przybliżyłem. Ale jest coś innego. To drugie zdanie mnie bardzo dzisiaj jakoś nie daje pokoju. Jezus mówi, trwajcie w mojej miłości. Dlaczego mi to zdanie nie daje pokoju? Spokoju? Bo sobie uświadomiłem, że Jezus wiedział już wtedy, że my będziemy z tą miłością do Boga mieli problem. Tak, będziemy problem mieli. I popatrzcie, my mamy problem z miłością do Boga. Nieraz nam nie jest po drodze. Nie jest nam po drodze. Nieraz cierpimy dlatego, że wybieramy coś, co jest przeciwne Bogu. A jak Bóg rozumie to kochanie Go? Dzisiaj Jezus na to pytanie nam odpowiada. To jest proste. Jezus mówi, zachowujcie moje przykazania. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w tej Ewangelii słowo przykazanie jest wielokrotnie. Zachowujcie moje przykazanie. Bądźcie wierni moim przykazaniom. Żyjcie według moich przykazań. Nie odchodźcie od moich przykazań. Nie zaniedbujcie moich przykazań. Nie rańcie się, nie zachowując moich przykazań. To mówi Bóg. Zachowanie miłości wobec Jego to jest zachowanie przykazań. To jest zachowanie przykazań. Można by powiedzieć proste. Ale proszę zwrócić uwagę, że my z przykazaniami mamy przeogromny problem. Mógłbym o tym mówić godzinami. Ale chciałbym zakończyć te rozważania taką myślą. Dzisiaj usłyszałem ją na dzień dobry właściwie. Kiedy spotkałem się z siostrą zakonną, ona do mnie mówi, słuchaj Paweł, wczoraj weszłam do szkoły. Poszłam do pań, które pracują w kuchni. Młode dziewczyny. Zapłakane. Pytają mnie, proszę siostry,
boi się siostra o siebie, boi się siostra, że siostra umrze. A ta siostra, która jest bardzo pogodna w swoim usposobieniu, mówi: nie, ja się nie boję, ja mam w sercu pokój. Jako nauczycielka poszła piętro wyżej, do pokoju nauczycielskiego. Mówi: jak nigdy w życiu, w tym pokoju, gdzie nas pracuje kilkanaście osób, nauczycieli wszyscy siedzą w milczeniu, wszyscy rozmawiają tylko o jednym. Wiecie o czym? O Ukrainie. I ona mówi, pytają ją to samo: proszę siostry, czy my umrzemy? Czy siostra boi się śmierci? A mówi: ja ze spokojem w sercu do nich mówię: nie, ja mam pokój w sercu. I kiedy dzisiaj się rano ze mną dzieliła, to mówi: wiesz co, kiedy rano sobie klękłam w kaplicy, to ja sobie uświadomiłam, po pierwsze, że ja ten pokój mam od tego Boga, bo ja Mu daję swój czas. Ja Mu daję swój czas. Codziennie przed Nim klękam, siedzę przed Nim. I zobaczyłam, jak oni wszyscy, jak te moje koleżanki z pracy, są dzisiaj bardzo zlęknione. Ale wiecie, co jest największym problemem? One nie wiedzą, nie umieją, nie mogą przyklęknąć przed Bogiem. A wiecie dlaczego? Dlatego, że one o tym zapomniały. Jestem dzisiaj, kiedy w Łodzi siedzieliśmy przy stole z księżmi pracującymi w seminarium, w kurii, razem z siostrami. Siostry wcześniej rozmawiały jeszcze z biskupem Markiem, który jest przecież, jak się dzisiaj dowiedziałem, pochodzi z waszej parafii. To, co my im mówiliśmy, z dumą mówiliśmy: słuchajcie, jesteśmy, cieszymy się, że tak wiele osób przyszło, że tak wiele osób jest na tej modlitwie. Jestem, cieszę się waszą obecnością. Cieszę się, ale to nie jest koniec. My dzisiaj za godzinę się spakujemy i stąd wyjedziemy. Wy tu zostaniecie. Ale wy macie być we wszystkich kościołach. Wy macie wziąć do ręki różaniec. Wy macie się po prostu głęboko modlić. Nawet gdyby nikogo tu nie było w prezbiterium, Jezus tu jest. Wy bądźcie tam, On będzie tutaj. Nawet jeżeli nikogo tu nie będzie w stule, wy bądźcie. Wy bądźcie. Codziennie, codziennie. Od kilku dni, o 20:30, kilka tysięcy kobiet modli się na różańcu. My to wszystko widzimy, bo przygotowaliśmy takie działanie. Tak, jeżeli chcemy mieć pokój w sercu, musimy się modlić. Musimy się modlić. I chciejmy się modlić. Chciejmy być w sercu Jezusa. My już tam jesteśmy, ale Jezus mówi: ja wyleję się na was. Ja wam wszystko, co jest we mnie, dam. A my tylko przyklęknijmy. Nic więcej. Tylko Ojcze nasz. Tylko zdrowaś Maryjo. Nie wiem, czy słowo tylko jest właściwe. Może to Ojcze nasz. To zdrowaś Maryjo. I zobaczycie, jak świat się zmieni. Was się zmieni. Wokół was się zmieni, wszystko się zmieni. Bądźmy w sercu Jezusa. Amen.